Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na tort bezowy. Będzie to dakłas, klasyka, czyli tort bezowy z kremem z serka mascarpone, orzechami i daktylami. Przesmaczny. Nie znam nikogo, komu by nie smakował. Jest trochę kaloryczny, trochę słodki, ale naprawdę warto go zrobić i jest on bardzo prosty do przygotowania. Jestem przekonana, że wszyscy miłośnicy słodyczy i słodkich wypieków go polubią. Jeśli zechcecie go zrobić, to przepis i składniki podaję jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz filmik. Zapraszam. Zaczynam od pokrojenia na mniejsze kawałki daktyli oraz orzechów. Daktyle bez pestek. Jeśli chodzi o orzechy, to najchętniej sięgam po włoskie, ale dakłas robię także z orzechami laskowymi czy z migdałami, więc to już jak lubicie. Z włoskimi się przyzwyczaiłam robić najbardziej i w tej wersji prezentuję. Daktyle i orzechy trzeba teraz posiekać, tak z grubsza, nie za drobno, żeby ich teksturę było czuć w cieście podczas jedzenia. Daktyle nawet posiekane mają tendencję do tego, żeby się sklejać, zatem od razu przekładam je do naczynia i mieszam z orzechami, jednocześnie rozdzielając daktyle na takie drobne kawałeczki, pozwalając, żeby wymieszały się z orzechami i dzięki temu później łatwiej będzie mi je wymieszać z pianą. Chodzi o coś takiego, odstawiam je na bok i szykuję bezę. Ale zanim przystąpię do ubijania białek, przygotuję sobie papier do pieczenia, na którym będę piekła spody. W tym celu wycinam dwa kawałki pergaminu bądź papieru do pieczenia i odrysowuję na nich kółko takiej wielkości, jakiej wielkości chcę mieć spody do tortów. Ja korzystam po prostu z dna tortownicy. W zasadzie bezę można byłoby wyłożyć też na papier do pieczenia, nadając jej taki mniej więcej z grubsza okrągły kształt. Ja chcę, żeby ten tort był idealny, więc wolę sobie odrysować koło, ale to już jak uważacie. Cały urok tego tortu w jego nieregularności, więc myślę, że ten etap można sobie darować. No ja w każdym razie mam tak przygotowany papier i teraz beza. 6 jajek rozbijam na białka i żółtka. Żółtka nie będą mi już potrzebne. Wykorzystuję je do innego przepisu. Na przykład można z nich zrobić ajer koniak, kruche ciasto, kruche ciastka, zrobić carbonare, czy w jakikolwiek inny sposób wykorzystać je kulinarnie. Do tego przepisu nie będą mi już potrzebne. Natomiast 6 białek ubijam teraz na sztywno. Piana na te spody tortów bezowych musi być naprawdę sztywna i aby dobrze ubić białka, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, miska musi być czysta i absolutnie sucha. Trzeba ją dokładnie wytrzeć ręcznikiem papierowym. A drugi warunek, który myślę wszyscy znają, przy rozbijaniu jajek trzeba zachować szczególną ostrożność, tak żeby do białek nie dostał się ani skrawek żółtka. W przeciwnym wypadku nie ubiją się dobrze. Zatem teraz szczypta soli i ubijamy na sztywno. Pod koniec ubijania, kiedy białka są już sztywne, dodaję 300 g cukru, po 50 g na jedno białko i nadal ubijam białka, dodając cukier stopniowo. Najpierw 1/3 ubijam na sztywno, kolejną 1/3 cały czas ubijam i na koniec resztę cukru. I tak długo ubijam, aż piana będzie rzeczywiście bardzo sztywna. Ubijam bardzo długo, aż piana będzie rzeczywiście bardzo sztywna. Ona pod naciskiem łopatek stawia taki opór. Kiedy ją kroję, to jak widać da się, znaczy mam nadzieję, że widać, da się ją pokroić i ona się łatwo nie łączy. To bardzo ważne, bo jeśli nie ubijecie tej piany dobrze, to beza nie będzie chrupiąca, tylko będzie taka miękka, a nie o to tutaj chodzi. Musi być chrupiąca po upieczeniu. I na koniec dodaję tutaj 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej oraz 1 łyżeczkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny bądź na przykład jasnego octu winnego. I miksuję tym razem już na wolnych obrotach, dokładnie łącząc mąkę i sok z pianą. Pamiętajcie, piana ma być naprawdę sztywna. I na koniec do tej sztywno ubitej piany dodaję przygotowane wcześniej orzechy i daktyle. Można wsypać je wszystkie lub zrobić tak jak robię to ja, czyli dzielę je na dwie części, większą i mniejszą. Większą dodaję do piany, upieką się z bezą, a mniejszą dodam do kremu. Delikatnie mieszam, łącząc je z pianą i rozprowadzając w niej równomiernie. Idealnie i teraz pianę dzielę na dwie części i formuję spody do tortów. Piana pięknie ubita, gładka i lśniąca. I teraz rozprowadzam ją po narysowanych wcześniej kółkach, tworząc tortowe spody. Można także przełożyć pianę do szprycki i naszprycować idealnie równe okręgi. Ja lubię, kiedy są takie trochę nieregularne, a te okręgi pomagają mi tylko w złapaniu równej wielkości kółka, bo te blaty później oczywiście będę łączyć w jeden tort i chcę, żeby były równej wielkości. Rozprowadzam równo, tak żeby spód tortu miał równą grubość na całej powierzchni. Wyglądają przepięknie, ten widok zawsze cieszy moje oczy. I tak
przygotowane blachy wstawiam teraz do piekarnika. Piekę obie naraz na niższym i wyższym poziomie, zachowując między nimi logiczne odstępy. Wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza, ale zaraz po zamknięciu drzwiczek piekarnika zmniejszam temperaturę do 130 stopni Celsjusza i piekę przez 1,5 godziny w termoobiegu, obserwując oczywiście bezy, żeby za bardzo ich nie zrumienić. A jeśli piekarnik nie ma termoobiegu, to także piekę przez 90 minut, tyle że co jakiś czas, powiedzmy co 30 minut, zmieniam blachy miejscami. Górną przekładam na dół, a tę z dołu do góry, po to, żeby bezy piekły się równomiernie. No i po 90 minutach spody wyglądają tak. Ja mniej więcej 30 minut przed końcem pieczenia, czyli po godzinie, tak czy tak zamieniłam blachy górną na dolną, a dolną na górną półkę przełożyłam, żeby bezy były w miarę równomiernie upieczone, mimo termoobiegu. Wyglądają tak. Są ładnie upieczone. Mam nadzieję, że to słychać z wierzchu, chrupkie i dobrze przesuszone. Wyjmuję je teraz z piekarnika i zostawiam do całkowitego przestygnięcia. Upiekły się przepięknie. A w te naturalne pofałdowania przepięknie wciśnie się krem, który za chwilę przygotuję. Takie spody bezowe można oczywiście przełożyć dowolnym ulubionym kremem. Ja do dakwasa przygotuję krem kawowy na bazie serka mascarpone i bitej śmietany. Ten krem najbardziej kojarzy mi się z taką klasyką dakwasową, jeśli mogę użyć tego sformułowania. I będę potrzebowała tutaj mocno schłodzony serek mascarpone, 250 g, czyli jedno takie standardowe pudełeczko, oraz mocno schłodzoną śmietanę, kremówkę 30 bądź 36%, 200 albo 250 ml, w zależności jakie opakowanie akurat kupię. Serek mascarpone przekładam do miski i za chwilę będę go miksować, tylko jeszcze wspomnę o kawie. Będzie to krem kawowy, przygotowuję zatem bardzo mocną, intensywną, ciemną jak smoła kawę. Można zaparzyć na przykład mocne espresso lub rozpuścić dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej w jednej łyżeczce gorącej wody, zamieszać i poczekać aż to przystygnie. Przy dodawaniu do kremu ta kawa powinna być bowiem zimna, przynajmniej w temperaturze pokojowej. W wersji dla dzieci kawę podmieniam na przykład na kawę Inkę. No i mascarpone miksuję teraz, najpierw powoli na wolnych obrotach i miksując stopniowo dolewam śmietanę kremówkę. Ja w tej wersji biorę 250 ml kremówki oraz kawę i miksując cały czas zwiększam obroty do średnich i do połączenia składników miksuję na średnich. Kiedy się połączą, zwiększam obroty i miksuję już na najwyższych, tak długo, aż śmietana ładnie się ubije. Ubijam kilka minut, aż krem będzie wyraźnie sztywny. Pod koniec trzeba bardzo uważać, żeby tego nie przebić, bo krem mógłby się zważyć. No i na koniec dodaję tutaj odłożone wcześniej daktyle i orzechy i delikatnie łączę z kremem. Jak zauważyliście, nie dodałam tutaj cukru. Cała słodycz jest w blatach, tam jest dość dużo cukru i ten wytrawny, kawowy krem ma za zadanie złamać słodycz bezy i przyznam, że jest to naprawdę wyjątkowo udane zestawienie. Gotowe, bezy ostygły. I przekładam tort. Tort buduję od razu na talerzu bądź paterze, na której będę go podawać. Później przeniesienie tortu po złożeniu już nie będzie prostą rzeczą, więc najlepiej zrobić to w ten sposób. Aby zapobiec przesuwaniu tortu podczas krojenia na dno talerza, wykładam niewielką ilość kremu, oczywiście bez bakalii. Posłuży mi jako klej. Wybieram ten spód, który chcę ułożyć na dnie, czyli ten z ładniejszym wierzchem, rezerwuję sobie na górę i delikatnie ściągam papier do pieczenia i przekładam bezę na talerz. Można lekko docisnąć, jeśli trochę popęka, to nie szkodzi. Powinien się dobrze przykleić. Rewelacyjnie. Ja go jeszcze tak troszkę pougniatam, bardzo delikatnie dociskając go do talerza i jednocześnie sprawię, że krem wniknie w te pęknięcia i będzie lepiej do niego przywierał. No i teraz oczywiście smaruję całym przygotowanym wcześniej kremem. Rozsmarowuję równą warstwą, zostawiając mniej więcej centymetr bądź pół centymetra od brzegu. Za chwileczkę położę tutaj drugi blat i docisnę delikatnie i krem w sposób naturalny wypłynie na zewnątrz. Dociskam bardzo lekko i delikatnie. Tutaj już nie chcę, żeby za bardzo był popękany z wierzchu. No i gotowe. Jeszcze tylko z wierzchu przyprószę ciemnym, mocnym kakao. To kakao także złamie słodycz bezy, no a tort będzie się piękniej prezentował. Prezentuje się wspaniale, prawda? Zapewniam także, że zniknie bardzo szybko, bo jest bardzo smaczny i wszyscy z utęsknieniem na niego czekali. Można podawać od razu po przyrządzeniu lub następnego dnia po przyrządzeniu, bo bardzo dobrze przechowuje się w lodówce i następnego dnia smakuje także znakomicie. Powiem także, że można go zamrozić, aczkolwiek po rozmrożeniu krem nie będzie już taki przyjemny i aksamitny jak zaraz po przyrządzeniu, to jednak tort nadal będzie smakował i będzie cieszył się powodzeniem. Kroję bardzo delikatnie, tak żeby nie uszkodzić bezy i kroić ładny kawałek. I dlatego ja lubię akurat kroić ten tort ostrym nożem o ząbkowanym ostrzu. Jest idealny w tym celu. Super. Nie przejmujcie się tym, że się trochę kruszy. To jest naturalne dla tego tortu.
a prezentuje się tak i jest naprawdę wspaniały. Prosty, szybki i efektowny i ucieszy chyba każdego miłośnika łakoci. Smacznego!